Siemaneczko, ziomeczki, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem oczywiście Croxy i dziś przychodzę do was z kolejnym odcinkiem z naszej miniserii Jak zarobić na CSGO. Jeśli ktoś jeszcze nie widział poprzednich odcinków, to teraz wyświetla wam się playlista, a dziś w odcinkowym giveaway do wygrania, tak dla odmiany, 20 zł PSF card. Jedyne co trzeba zrobić, to zasubskrybować kanał wraz z dzwoneczkiem, polubić film oraz napisać propozycję na inny zarobek w CSGO. To tyle tytułem wstępu, a teraz zapraszam do oglądania. Wszyscy wiemy, że od czasu, gdy CSGO stał się darmowy, do gry dołączyło bardzo wielu nowych graczy, ale i również ułatwiło to cheaterom niszczenie gry innym, nie wydając przy tym ani złotówki. Dzisiejszy odcinek będzie nieco powiązany z pierwszym odcinkiem z tej serii, ponieważ temat również będzie dotyczył sprzedawania kont, ale tym razem będzie dotyczyło to sprzedaży kont ze statusem Prime, który można zdobyć na 3 sposoby, a mianowicie wykupienie go na rynku Steam za dokładnie 56,99 zł, bicie 21 poziomu w CSGO, bądź kupienie tagowego konta z takim statusem na stronach typu Allegro lub eBay. Możemy się domyślić, że dla wielu nowych, jak i starych graczy wydanie na konto Prime prawie 60 zł to lekka przesada, a zanim udałoby im się wbić 21 level w CSGO, to już by byli bardzo zniesmaczeni grą na samych cheaterów, których na no-prime'ach jest mnóstwo, lub z osobami, które smurfują z wyższych rank i boostują kolegów. Dlatego przeciętny gracz sięgnie po kupno kont na stronach typu Allegro bądź eBay, gdzie ceny kont są często mniejsze od ceny za sam status Prime, lub nawet więcej w zależności od konta, rangi i innych drobiazgów. Do czego zmierzam? A mianowicie, jeśli macie trochę więcej czasu i macie nerwy ze stali, to możecie założyć sobie kilka lub, jeśli ktoś jest szalony, to kilkanaście kont i starać się uzyskać 21 level w CSGO i sprzedać takie konta na wcześniej wymienionych stronach bądź grupach na Facebooku, gdzie jest od gromu ofert kupna kont ze statusem Prime, lecz musicie być tam wyjątkowo ostrożni, żeby nie zostać oszukanym. Sposób na zarobek jest trochę czasochłonny, lecz myślę, że zarobienie nawet 50 zł za pojedyncze konto jest tego warte, ale może kosztować nas to wiele nerwów. No i co, to by było na tyle, nie zapomnijcie wziąć udziału w konkursie na początku filmu, sprawdźcie poprzednie filmy ze sposobami na zarobek, no i co, ja się z wami żegnam, do następnych odcinków, trzymajcie się i piona!